Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratches PWZ. Słuchajcie, dzisiaj poświęciłem niedzielę i napisałem grę w Pythonie. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Znalazłem na YouTubie dość ciekawy tutorial i na podstawie tego tutorialu, który no jak się okazało później nie był pełny na YouTubie, więc musiałem wykupić go na Udemy, napisałem grę. Ta gra no, wyszła tak sobie, ale od razu Wam powiem, że Python nie jest jakby najlepszym środowiskiem do pisania gier. Oczywiście nie jest tak, że się nie da. Ma odpowiednią bibliotekę. Ta biblioteka nazywa się PyGames i można przy jej użyciu tworzyć grę w Pythonie. Ja taką grę napisałem właśnie, tak? W zasadzie przepisałem tam, zmieniając tylko pewne rzeczy na swoją wersję. Ale chciałbym się dzisiaj zastanowić nad czymś innym. Pokażę Wam mniej więcej, jak ta gra działa, a potem chciałbym się zastanowić, jak to zrobić, jakby to można było zrobić w Scratchu. I co więcej, chciałbym tą grę zrobić w Scratchu na live. Ten live odbyłby się prawdopodobnie jutro, koło godziny 19, i chciałbym tam właśnie na tym live wykonać tą grę. Dobra, słuchajcie, więc może ja Wam najpierw pokażę, jak to wygląda w Pythonie, to co napisałem. Tak, czekajcie, tutaj odpalę. Tutaj jest mój kod Windows Visual Studio Code. Tak, jak widzicie, kod ma 250 linijek i jest napisany takim, można powiedzieć, dość prymitywnym językiem, tak? Czyli jeszcze bez żadnego rodzaju klas i tak dalej, dość tak prosto, tak? No, bardzo amatorsko bym powiedział, tak? No i teraz popatrzcie, ja tą grę odpalę. Gra to Space Invaders. No i polega ona na tym, że mamy ratować naszą planetę, słuchajcie, przed obcymi, którzy nas najeżdżają, jak widzicie, bardzo ostro od góry. Strzelamy. Tak, strzelam spacją. Naraz mogę wypuścić tylko jeden pocisk. Te tutaj obiekty mi się obniżają. Jeżeli mnie dotkną, to jest game over. Jeżeli dojdą do końca ekranu, to też jest game over. No i akurat w tej wersji jest tak, że ta gra się nigdy jakby nie kończy, tak? Czyli gdy zabiję przeciwnika, no to on się sam odnawia, tylko że startuje ponownie z góry ekranu, tak? No i ja zdobywam punkty. Popatrzcie się, jak wpadnę, game over, koniec gry. Dobra, do gry są dodane grafiki z Flat Icons, czyli darmowe grafiki, jakaś darmowa muzyka, więc pewnie nie do końca pasująca do tej gry. No i jakieś tam tło, które znalazłem w internecie. Jak mówię, nad tą grą spędziłem no, prawie cały dzień, tak? Oczywiście korzystając z tutoriala, więc w dużej mierze ktoś mi pokazał, jak to zrobić, tak? Mimo to no, wyszło jak wyszło. Na pewno można byłoby to zrobić dużo, dużo lepiej. Niemniej jednak, jak mówię, w Pythonie da się to zrobić, choć Python nie jest jakby dedykowany do robienia gier. To jest w zasadzie ostatnia rzecz, jaką się robi w Pythonie, tak? W Pythonie można, bardzo dobrze się obsługuje, nie wiem, duże dane, tak? Do obsługi danych jest bardzo dobry, do tworzenia różnego rodzaju opracowań tych danych, wykresów. Można nawet tworzyć strony internetowe i podobno też się to bardzo dobrze robi. Gry gdzieś tam na samym końcu, tak? Dużo lepsze środowiska są do tworzenia gier, ale jak się ktoś bardzo uprze, to się da. Dobra, no i teraz słuchajcie, gdy już zrobiłem tą grę, to wpadłem na pomysł, że mógłbym zobaczyć, jak to jest w Scratchu. I słuchajcie, i tak na szybkości w godzinkę zmontowałem coś bardzo podobnego. Teraz Wam pokażę. Tak, ale idea jest generalnie ta sama. Gra nawet jest trudniejsza, no ekran jest mniejszy, bo w Scratchu niestety nie mamy możliwości ustawiania tego ekranu. Tak? Ale zastosowałem dokładnie te same grafiki, słuchajcie. Tam muzykę troszkę, w zasadzie tą samą, ale też tam jakiś dźwięk jeden podmieniłem na taki standardowy, scratchowy, ale generalnie gra działa tak samo, 39 punktów zdobyłem. I chciałbym tą grę zrobić na live, tak? Więc jeżeli ktoś byłby chętny pooglądać, jak to robię, to zapraszam. Od razu mówię, że nie będę jakoś strasznie długo czekał, tak? Aż ktoś, kto by próbował robić ze mną, będzie rozwiązywał tam problemy. Ja po prostu będę pokazywał. Oczywiście tego nagrania, tego live'a zostanie, jeżeli ktoś chciałby sobie tą grę odtworzyć, i pewnie samo źródło udostępnię. To, co Wam w tej chwili pokazałem, być może nie będzie jeszcze wersją finalną. Jak mówię, zrobiłem sobie tylko taką małą próbę. Więc jeżeli ktoś jest chętny, jutro na godzinę 19 zapraszam na live na kanale Scratch SPWZ.